Gramy oczywiście dalej, tym razem puchar Capital One, za momencik będziemy rozgrywać go. Tymczasem jakiegoś środkowego musimy pozyskać. Jakiegoś obrońcę nam tutaj w pomocniku szuka. Może tam kogoś znajdzie. Leighton Baines tylko. Ale Bainesa nie, raczej Bainesa nic ja nie chcę. Składu. Dobra, może kogoś 27 lat. Liga angielska. Gabriel mnie tutaj troszkę ciekawi. A jeden dzień do wybadania zostało. Może tutaj tego Showcrossa pozyskam. Zobaczymy. Czy jest Maya Yoshida? A jeszcze tam był ten. Tu był jeszcze na dole ten Volshit, czy jak on tam... Volshit, o! Może on przeszedł niedawno. Ale zobaczymy. W razie odrzucam, bo nie będę po prostu sprzedawał zawodników. Ten ma 77 overalla. Ten ma 75, więc tego mu nie chcę. Może się uda. Ale zobaczymy za momencik. Wiesz co, ty nie wiem ile będę grał jeszcze. No jeszcze pewnie jest chwilę, jakoś do godziny. Żeby mieć jakiś tam materiał. Tylko na ten mecz. I lecimy. Pewnie zaraz tutaj nam strzelą bramę. Jak to Fulham. Dobry zespół. O, strzelamy gola, super. Dico. Zobaczmy. O, jest 2 do 0, super. Sigurdsson. Nie, Sigurdarsson jakiś, nie wiem jak to się czyta. Strzela nam bramkę na 2 do 0, super. Puchar wygrany, druga runda, w trzeciej oczywiście pewnie trafimy kogoś lepszego. W tym kraju już nikogo nie znajdę, to szukajcie indziej. Panie kolego. Może Anglia. A, jeden już tam jest. Dobra, może jeszcze zrobimy taką opcję, że szkółkę juniorów jakoś otworzymy. Dobra. Ja tam szukam Anglików.
dowolny, jak szuka. No, zawodnik zachwyca nas tutaj. I w tym meczu, czy teraz zagramy sobie z Hull City. Umtiti, zobaczmy ile on ma, 79 overalla. Znaczy ma 75. Ten ma 73, zawsze spoko. Teraz zobaczymy dalej. Zagramy oczywiście ten mecz. No tutaj rywale z Bristol wygrali 3-0. Będzie ciężko. Auri 15 minuta, żółta kartka. Jest, ładnie. Le Fondre. Robertson 1-1. No niestety 2-1 dla Hull City. Czy powalczymy o remis? No niestety, niestety nie udało się strzelić gola na remis. Sobie treningi. Coś tam nie wypaliło. No, tak myślałem. I za moment koniec okienka transferowego, więc musimy się spieszyć i pozyskać jakiegoś obrońcę środkowego. Więc szukamy środek obrony. Chyba tutaj to patrzałem. Nie, to nie jest tu. Tak. Gdzie był ten? Showcross. Staram się jego zakupić. Przesadziłem. Może damy 16 za niego. I bym chciał jeszcze jakiegoś napastnika. Tutaj popatrzymy sobie. Jest dany Inks. Ale ten Origi mnie, kurczę, ciekawi. Za niego 9 milionów i to by było na tyle, jeśli chodzi o transfery w tym klubie na to okienko. Przyjęto, super, wspaniale. Damy mu kluczowego. I zobaczmy, mamy dwóch zawodników, super. Zobaczmy, jak tutaj inne kluby. Chyba wydaliśmy najwięcej kasy.
41 milionów, tak. Oczywiście do końca symulujemy. A nikogo nawet od nas nie chcą kupić. Głośne transfery Silva tutaj. Sporo kasy wart. 59 milionów, to bardzo dużo. I mamy mecz w lidze z Huddersfield chyba. To chyba ta drużyna nazywa. Tak, Huddersfield. Mają ostatnie miejsce. Kto jest na celowniku? Ja jestem na celowniku. Aha. Spoko. I robimy mały miszmasz w tym momencie. Origi do pierwszego. Showcross 80 overalla, super. Dało nam się fajnie tutaj transfer zrobić. Dobra, tak więc tak wygląda nasz skład. Takim będziemy grać. I przechodzimy do meczu. Patrzę, może Żyro coś strzeli. Na razie tylko żółte kartki. Jest Żyro, super. Właśnie o to chodziło, ale Whitehead nam strzela tutaj na 1-1. Szybko. Auri strzela 61 minuta. Tak się skończy. Uuu, Diko chybiony karny. Ale na szczęście wygrywamy z Huddersfield 2-1, super Żyro. W końcu zacząłeś coś tam grać. 10 miejsce na razie. I zagramy sobie jeszcze z Ipswich Town w tym odcinku. Ipswich ma miejsce. O, 19, słabiutko. Więc postaram się tutaj ich rozgromić. Ja już tutaj kupiłem, więc. Tylko zobaczymy sobie, jakie overale. O, ten jeszcze w miarę. A więc przechodzimy do meczu z Ipswich, ale widzę, że tutaj ktoś nie może grać. Ale przejdźmy sobie do meczu. Zobaczymy, czy nam się uda wygrać ostatni mecz w tym odcinku. Pitman chybiony karny, kontuzja, Nilesa, Żyro, super. Super, jesteś, strzelasz gola. 1-0 na razie. Diko, 2-0, super. Oj, Pitman nam strzelił, ale wygrywamy 2-1, super. Super chłopaki, Żyro i Diko. Super jesteście, że strzelacie mi tutaj gole. Pewno was tutaj potrenuję. Trening w miarę spoko. Prowadzenie kadry narodowej Finlandii. Ja dziękuję tej reprezentacji. Dobra. Tak więc w następnym odcinku zagramy sobie z Reading, które jest